007 na 27. No my jesteśmy na Pogodnej i już sytuacja uległa zupełnej metamorfozie. Już teraz jest wszystko inaczej. Dzień dobry. Który my to dzisiaj mamy? 16 maja. Witam 16 maja na 8. Jak widzicie, już wyjeżdżamy ze Starosielc. Także witam w dzienniku kierowcy. Dzisiaj relacja z linii 8. Tak jak zresztą w poprzednim odcinku chyba uprzedzałem. Zmiana była w stronę Starosielc, więc już tu nic nie kombinowałem po drodze, tylko pomyślałem sobie, że zajadę na końcówkę i na końcówce się z Wami przywitam. Dzisiaj, jak patrzę, to oczom nie wierzę. 2-5 kółek do zrobienia prawie. No bo dzisiaj znowu mamy ponad 9 godzin jazdy, jakby nie patrzeć. Więc znowu tych kółeczek trzeba nakręcić. To jeszcze dzisiaj to pół biedy. Będziemy co prawda przejeżdżać koło miasteczka akademickiego. Tam już sceny poustawiane. Nie wiem, czy wszystkie, czy nie, bo widzę tylko jedną. Chociaż teraz, jak będziemy przejeżdżać obok, to może będzie coś więcej widać. Zobaczymy, ile tam i tych scen faktycznie stoi, o ile będzie w ogóle coś widać. No i oczywiście czekają nas pewnie koreczki. I to wcale nie śledziowe, tylko koreczki miejskie na ulicach. Zapewne będziemy stali na Skłodowskiej, na 11 listopada i na Warszawskiej, to na pewno. A na razie stoimy tutaj, bo mamy czerwone. No i jesteśmy przy miasteczku akademickim. Scenę jeszcze kończą, oczywiście wyposażają w oświetlenie i inne rzeczy. Ale to jest chyba ta główna scena. Ciekawe, gdzie są sceny pozostałe. Z tego, co widzę, to chyba scena jest skierowana tyłem. Tutaj do ronda, do skrzyżowania, więc cała fala uderzeniowa, cała fala muzyczna, akustyczna pójdzie w drugą stronę. Cały tutaj teren będzie zagospodarowany. Już widzę, przyjechały to i to, je wszystkie inne gadżety. Nie wiem, gdzie oni chcą cztery sceny zorganizować, bo tutaj tego miejsca tak naprawdę to i niewiele jest teraz. Wszystko zabudowane. No ale gdzieś tam będą się mieścić. Tutaj na Zwierzynieckiej nie widać żadnych zmian. Jedziemy dalej, zobaczymy, co tam na Skłodowskiej. No i będziemy podróżować. Dzisiaj zobaczymy, jak będzie się wieczorem jeździć tutaj. Może jakieś testy świateł będą. Może coś tam będzie widać. Ulica 11 listopada. Oczywiście już się korek ustawia do... Stoi korek do lodowiska, które już jest zamknięte.
Ale my jedziemy teraz w drugą stronę, zobaczymy jak tam na Skłodowskiej. Mamy 15.06. Całkiem możliwe, że już na Skłodowskiej też się korkuje. Zaraz zobaczymy. Na razie jedziemy sobie przez rondo, tu patrzę w miarę pusto. Na rondzie. Pięknie. Nie powinienem go przepuścić jeszcze. No i co my tu mamy? Chyba wszystko stoi, chyba aż tutaj do Horteksu. Coś mi się zdaje. No w sumie stoi, ale z przerwami, czyli nie jest aż tak źle. Tutaj jesteś, kurde, dżentelmeni. Nie wiem, czy oni chcą przychodzić, czy co oni chcą robić. Machają rękami. Jakby coś podziwiali. Weź zgadnij, czy takich dwóch stanie sobie przed przejściem, czy oni chcą przejść, czy oni tylko podziwiają okolice. Nie, nie jest tak źle. Jest przejazd normalnie w stronę miasta. Także na razie jest ok. To podejrzewam następnym kółkiem już nie będzie tragedii. Nie ma tragedii, jesteśmy o czasie, więc tym bardziej nie ma tragedii. Tylko teraz pewnie zielone to nam się nie zapali na pewno. Trzeba będzie chwilę zaczekać. No ale nie mam wyboru, bo pas zajęty. Także lecimy dalej, zobaczymy jak to później będzie. O, pani na czerwonym, po co jej zielone światło? No tu sytuacja podobna do tej, jakie są w innych rejonach miasta. Większość jedzie prosto, a pas do skrętu w prawo i w lewo pusty. No i koreczek się ustawia przez to. Ale my już skręcamy, bo wszystko ruszyło. Właściwie nie skręcamy, bo światło się zmieniło jeszcze przy okazji. Jakoś krótko to zielone było. Dziwne. Braciszek jedzie 820 na trójce. Braciszek bliźniaczek, jeden z czworaczków. Jedziemy przez centrum po raz pierwszy dzisiaj i na razie pusto. No i dobrze, przynajmniej łatwiej przejechać. Oby tak też było na warszawskiej. A tak a propos centrum, jutro tutaj spod pomnika Piłsudskiego wyruszy chyba cała brać studencka pochodzi na miasteczko akademickie, w tamtą stronę. Będą szli wszyscy na juwenalia. To chyba zaczyna się o 15 albo 15.30 jakoś tak. A tak się składa, że ja jutro miałem mieć rezerwę, a tymczasem okazuje się, że ja jutro będę miał trójkę. Czyli sytuacja powtórzy się tak jak przed laty, kiedy miałem też trójkę. No i ciekawe jeszcze jak będzie z tą paradą studentów, czy ja trafię na tą paradę, czy akurat może będą szli w przeciwnym kierunku. Coś tak kojarzę, że w zeszłym roku też chyba jeździłem chyba na trójce, jak była pierwsza juwenalia po COVID-zie. Ale nie jestem pewien, trzeba by zajrzeć w moje starsze filmy sprzed roku i zobaczyć, czy ja juwenalia jeździłem na trójce. A, to jeszcze za wcześnie trochę. Kurde, ja już chcę jechać. Jeszcze poczekamy. Tym bardziej, że tam czerwone, to i tak nie ma gdzie stać. No tu kierowcy z gatunku ja nie przejadę, ale komuś też nie dam. Najlepiej to stanąć na środku, zablokować przejazd dla autobusu i 820 musiał stać. My wjeżdżamy w warszawską, no i co my tu mamy? Na razie ok. Tutaj koreczek stoi w przeciwnym kierunku, to na
nas nie interesuje. Tutaj pięknie poparkowane samochody dzisiaj. Chociaż zmiennik mówi, że w ciągu dnia to miał przerąbane, bo tutaj bez przerwy parkowały samochody. Nikt się tym nie zajmował. No, ale tutaj już chyba trochę postoimy sobie w koreczku do świateł. I to wcale nie z powodu parkujących samochodów, tylko z powodu ilości samochodów. Także parę minut się zapowiada opóźnienia. No ile teraz mamy? Teraz jesteśmy o czasie. Tym bardziej, że minęła 15, więc zaczynają też iść ze szpitala wyjeżdżać. No i tak to właśnie wygląda. 21 też już utknęło. I też wszyscy stoją. A ja nie będę przynudzał, nie będę was zanudzał staniem w korku. Zobaczymy się gdzieś dalej. Ciąg dalszy warszawskiej. No i tu już nieco gorzej. Ja już nie będę nawet komentował, bo to bez sensu. Sami sobie skomentujcie, jak pięknie poparkowane samochody. Bo niektórzy strasznie się podniecają. Twierdząc, że ja przecież nie widzę tu problemu, bo przecież ja mogę sobie postać i poczekać, nie? Oczywiście, że ja mogę postać i poczekać. Ja mogę tu nawet stać do 23. Wcale nie muszę dalej jechać. Chodzi o zasady, a nie o to, czy ja mogę stać, czy nie. Ja pracuję na przykład dzisiaj do 23.30, więc ja mogę i do 23.30 stać i czekać, aż się zrobi przejazd. Tylko tu chodzi o was, pasażerów, żebyście na czas mogli dojechać. Ale widzę, że niektórzy to sami siebie nie szanują chyba, mówiąc, że ja mogę poczekać. To myślicie, że ja o czasie jadę dla siebie? Ja o czasie jadę dla was, a nie dla siebie. Dla mnie to wszystko jedno, tak naprawdę. Dalej chyba będzie lepiej. O, jeszcze drzwi się coś kiepszczą. Tym razem trzecie. Zaczęły się godziny szczytu, tu widać po ulicy Piastowskiej też, tak jak teraz właśnie. Koreczek stoi, znaczy koreczek, to ciężko nazwać koreczkiem, bo to jest po prostu ciąg samochodów do świateł. Tylko taka ich ilość, że może wyglądać jak korek. Ale to wszystko się porusza, tyle tylko, że od światła do światła. A my też poruszamy się do towarowej. Tutaj poprawili, patrzę, zatoczkę. Równiutko, pięknie, ładnie. Tylko tak jak już zdążyłem chyba mówić na ten temat, to już chyba jak pracuję, to trzeci raz tą zatokę poprawiają. Może tym razem już definitywnie. Na dłużej starczy. Także lecimy na towarową. Na towarowej kilka minut dosłownie postoju, bo nawet mimo tego, że są godziny szczytu, to wyjedziemy bez opóźnień. Przynajmniej jak na razie. No ale teraz zaczęło się już na dobre, więc o 16.30 powinniśmy dojechać do Starosiec, ale coś mi się zdaje, że na czas to my tam nie dojedziemy. A tu czerwone. Pierwszą naszą przerwę, ale oczywiście nie kanapkową, tylko zwykłą, techniczną. I co wam powiem? 15.41 wyjazd. 16.30 powinniśmy być w Starosielcach. Tam 9 minut postoju teoretycznie. No i jak przyjedziemy następnym razem na towarowej o 17.29, to powinniśmy mieć przerwę na kanapkę. I później regularnie co godzinka przerwa. Czyli 17.29 towarowa, 18.29 Starosielce i 19.29 znowu towarowa. A ostatnie dwa kółeczka już bez przerwy. Kanapkowej oczywiście. A pracę kończymy dzisiaj 23.48. Także dosyć długo będziemy jeździć. Kurde, coś mi do gardła wpadło. Jakiś komar chyba albo mucha. I mi głos wcina. Także chwila postoju i będziemy za chwilę jechać dalej do centrum.
Z jednej strony dobrze, że jesteśmy na Towarowej o tej porze, a nie na przykład w Starosielcach, z tego względu, że nie będziemy stali na Skłodowskiej, ale z drugiej strony stać będziemy na 11 listopada, więc tak naprawdę czy w jedną, czy w drugą stronę jechać w godzinach szczytu, to i tak postoimy, i tak postoimy. Tym bardziej, że i na Warszawskiej będziemy stać pewnie i podejrzewam na Brańskiego, nie na Brańskiego, tylko na Pałacowej i na tutaj Piłsudskiego przy skręcie też pewnie będzie się korkować. Zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę odjazd, za dwie minutki i zobaczymy się gdzieś dalej. No tu patrzę, całkiem spory koreczek się stworzył w stronę Piastowskiej. Dobrze, że ja jadę w drugą stronę. Co nie oznacza, że gdzieś dalej nie postoję wcale. No i sporo ludzików na przystanku, ale to chyba do 21 większość pójdzie. Dawaj, jedź, bo tam tak nie wjadę, dopóki 21 nie ruszy. A potem sobie jakoś podjedziemy. Powiem wam, że korka nie ma na Warszawskiej. Tutaj też jakoś tak luźno. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale całkiem fajnie. Przynajmniej będzie normalnie można przejechać. Jesteśmy nawet o czasie. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie z wyjechaniem stąd. Bo to też nie jest takie hop-siup w obecnej sytuacji. Całkiem. Czego ty się czaisz, taksówkarz? Masz pas wolny, dlaczego czekasz? No to właśnie ten taksówkarz. Skoro nie powiem co, trąbka. Gdyby to był taksówkarz, to on by już dawno był daleko. I to zgodnie z przepisami. Jak myślicie, po co kierowca zmienia pas? Po to, żeby jechać środkowym, czy żeby zjechać na lewy? Którzy tu mają problem z zrozumieniem sytuacji? No i co my tu mamy? A, i tak tam czerwone, nie ma co się spieszyć. Tu mamy pieszych. I powoli, powoli będziemy jechać dalej. Zobaczymy, co tam słychać na Białówny i co tam słychać na Skłodowskiej. Bo na razie całkiem nie najgorzej to idzie. Jest godzina za 8:16. Powiem wam, że dzisiaj ruch na mieście jakiś taki inny niż zwykle w czwartek. Tak mi się wydaje, bo tak, na Lipowej pusto, na Białównej spokojnie, na Pałacowej też widzieliście. No i teraz tutaj widzę na Skłodowej. Tak samo korka nie ma, a jest godzina 16. Także chyba dzisiaj już tak zostanie. Ciekawi mnie tylko, jak będzie wyglądać sytuacja na 11 listopada, bo jak jechaliśmy w stronę Towarowej, to już korki się ustawiały. Czy korek jeden. Zator drogowy, korek, ciąg pojazdu. Nie wiem, jak to nazywać, tak żeby się zaraz nie czepialiście, żebyście się zaraz nie czepiali, że coś przesadzam. W każdym razie jest normalnie, bez żadnych większych problemów. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. No i ciekawe, jak na pogodnej. Tamto nawet w sobotę potrafi się ruch spiętrzać. Na 11 listopada oczywiście standard, ale jeszcze nie jest aż tak źle, bo tylko do lodowiska korek stoi, więc aż tak strasznie nie jest. No ale teraz jeszcze przystanek, jeszcze to, tamto, no myślę, że za 2-3 minuty opóźnienia się zrobi. Chociaż na razie jesteśmy o czasie. Z tego
tego co widzę, to chyba gorzej będzie na Pogodnej jak na 11 listopada, bo dojechaliśmy do 11, do Pogodnej w miarę o czasie. Tam minutę chyba w plecy. Ale co tutaj się dzieje? Jak wjeżdżałem w Pogodną, to wyglądało całkiem najgorzej. To się zakorkowało, wzięło. No ale tutaj to jest standard, bo wszyscy jadą na skróty do Klausina i na wlot w obwodówkę. To wszystko się właśnie w ten sposób korkuje. Nawet pamiętacie, na linii 2 to nawet w niektórych godzinach to ciężko z pętli wyjechać, bo tam też ciąg samochodów cały czas jedzie. No ale pomału, pomału dojedziemy. Nie widać dzisiaj w ogóle młodych, tak jakby szkoły jeszcze pozamykane były. Dzisiaj mamy czwartek w sumie to. Chyba, że jakieś egzaminy jeszcze może były. W ósmych klasach to były, wiem, ale w średnich szkołach raczej nie. Tak czy siak, poprykamy sobie trochę wolniej teraz przez Pogodną. 16.15, 2,5 minuty już mamy do tyłu. No, przez takiego mistrza albo mistrzynię, dobrze, że wpuścili, bo czasami jest tak, że nikt nie chce wpuścić i pas cały stoi, tu kolejny specjalista. Ja mam pas do jazdy na wprost i chcę jechać prosto, nie? Ale czasami się nie da. Tu na szczęście mogę poczekać, aż tak mi się nie spieszy. Tak, 007 na 27. My jesteśmy na Pogodnej i już sytuacja uległa zupełnej metamorfozie. Już teraz jest wszystko inaczej. Nie ma korka, już normalnie ruch się odbywa. I będziemy w miarę o czasie pewnie jechać. W 17.29 powinniśmy dojechać na Towarowej, a to oznacza, że rozpocznie się wtedy pierwsza dzisiaj przerwa. Kanapkę. A tymczasem na Politechnice przybyły jakieś dwie konstrukcje dziwne. Nie wiem, czy oni coś stawiają, czy to jakieś elementy Wesołego Miasteczka, bo chyba Wesołe Miasteczko też ma być. Takie dwa takie wysięgniki jakieś jakby. Podejrzewam, że to elementy Wesołego Miasteczka tam ustawiają. Nic teraz nie widać, wszystko jest zasłonięte. Raz, że drzewa wyrosły, dwa, że tutaj budynek postawili. Ale przygotowania trwają. Jedziemy już z Towarowej, z pętli. Pierwsza przerwa za nami. Jeszcze dwie nam zostały takie kanapkowe oczywiście. Ruch się zmniejszył na tyle, że już nawet w autobusie pusto. Także całkiem przyjemnie powinno się już teraz jeździć. No i lecimy na Starosielce. 18.29 teraz powinniśmy dojechać. I później 19.29, trzecia przerwa z powrotem w Starosielce, z powrotem na Towarowej. Także całkiem sympatycznie, a później zostaną dwa kółeczka jeszcze do zrobienia, takie już bez dłuższych przerw prawdopodobnie. Chociaż teraz po zmianie rozkładu to nawet pozostałe przerwy są w miarę długie, a nie 3 minuty, tak jak to miało miejsce kiedyś. Na co czekasz, człowieku? Zobaczył rowerzystę i się przestraszył.
Stolica Warszawska, 17:53. A ja tak teraz z daleka widzę, że chyba stawiają kolejny dźwig na... Właściwie nie kolejny, tylko nowy chyba w tej chwili dźwig na Ciepłej. Prawdopodobnie będą budować kolejne bloki tam z tyłu za tymi, które stoją na białostockim Manhattanie. Osiedle będzie się rozrastać teraz nie przy ulicy, a z tyłu, na zapleczu tak jakby. Także kolejne wielkie konstrukcje będą powstawać. A my na spokojnie lecimy sobie do centrum. Zobaczcie, jak puściutko, ulica Pałacowa, Słonimska. Normalnie, jak w niedzielę. 18:50 prawie. Tak a propos jednego z Was, który do mnie pisał jakiś czas temu, że kontroli w ogóle nie ma w autobusie, ponieważ ileś tam czasu jeździł i ani razu nie widział kontroli w autobusie. Słuchajcie, właśnie mam kontrolę i tak jak pisałem pod postem, znaczy nie pod postem, tylko pod filmem odpowiedź, bardzo często mam kontrolę w autobusie, także to naprawdę nie myślcie, że kontroli nie ma, bo czasami można mieć szczęście, ale to szczęście może się kiedyś odwrócić. Mój kolega, tak jak tam pisałem w odpowiedzi dla jednego z Was, kiedyś też doszedł do wniosku, że taniej go wyjdzie nie kasować biletu przez cały rok. Jeździł i mówi, nawet jak trzeba będzie karę zapłacić, to bardziej się mu to opłaci, niż kupować co miesiąc bilet. No wszystko było fajnie, tylko później go złapali dwa razy w tym samym miesiącu bez biletu i wtedy powiedział, że więcej nie będzie ryzykował. Także jeżdżenie bez biletu raczej jest niewskazane. Poza tym to zwykłe oszustwo, no, jakby to inaczej nazwać. Tymczasem na scenie próba świateł. Co prawda jeszcze jest widno, więc za bardzo nie widać, ale widać, że tam coś się błyska, nie? No, wieczorem będzie lepiej widać, jak jeszcze będą testować. A my lecimy w stronę 11 listopada. Jesteśmy na Warszawskie, to jakaś dyskoteka, ale nie na niebiesko, tylko na żółto, więc nie wiem, o co tu chodzi. Zabierają na lawetę samochód? Popsuł się, czy co? Nie wiem, co tu się stało się. Aha, tak. Zabierają te szafki jakieś na lawetę. Kurde. No już myślałem, że na lawetę ktoś samochód zabiera. Warszawska pusta. A mimo to parkingi po lewej puste, płatne. Chociaż teraz to nawet nie wiem, czy płatne, bo są tylko do 18 płatne. Zresztą nawet nie wiem, szczerze powiem. A i tak stoją na zakazie. No i jesteśmy na Towarowej. Witam na ostatniej chyba dzisiaj przerwie. Na kacanapkę. Trzeba zatem opróżnić wszystko i później już będziemy tylko jeździć. Kiedy słońce zachodzi, świeci w oczy. Nic nie widzę. Dobrze, że wy patrzycie, bo tak bym nie trafił. Gdzieś trzeba skręcić. Nie gorzej, że nic nie widzę. O, teraz widzę, bo słońce zaszło za drzewa. Dlatego właśnie drzewa trzeba zostawić. Nie można wycinać, to przynajmniej kierowcy widzą, jak mają jechać. I witam na Towarowej. Po raz przedostatni. Dzisiaj nie, jeszcze dwa razy tu będziemy. Za pół godziny zajdzie słońce. Na razie to zaszło za bloki, ale jeszcze za horyzont nie zaszło.
oślepia trochę po oczach, jak się jeździ. O, kulka wyłazi z obloku. Dobrze, że wypatrzycie, bo ja to nic nie widzę. No, teraz się schowała już całkiem. Także zaraz się powoli zacznie ciemno robić, no i zacznie się robić chłodniej. Jest już 18 stopni. Zobaczymy, jak spadnie temperatura po zachodzie słońca. Podejrzewam, że przynajmniej ze 3-4 stopnie będzie mniej jak teraz. Chociaż w nocy jeszcze nie jest wcale tak ciepło, jakby się chciało. Tak sobie jeżdżę i tak patrzę. Znaczy w zasadzie to dopiero teraz zobaczyłem. Zobaczcie, co tutaj otworzyli. Można na automatach pograć normalnie. Kiedyś to było Tip Top, się nazywała taka w piwnicy. Salon gier się mieścił, a teraz tutaj, na powierzchni. To chyba w sumie jedyna rzecz, jaka tutaj może mieć sens jakikolwiek, bo kolejnego kebaba to nie ma sensu tu otwierać. Także obecnie mamy salon gier w miejscu, gdzie kiedyś był Rossmann na ulicy Malmeda. Taka ciekawostka dla nieobecnych w Białymstoku. Pisze, znaczy jest napisane, że jest nawet otwarte, ale ciekawe, czy faktycznie jest otwarte, czy nie. ...20:48. Wyjeżdżamy ze Starosiec. Jak stałem, czekałem na pociąg. Myślałem, że może pociąg przejedzie przez stację, ale zajrzałem w rozkład i okazuje się, że będzie jechał, ale 21:02 mniej więcej przez... 21:02 powinien przejechać przez Starosielce. Także trochę za późno, bo o tej porze to nas nie będzie. Może być tak, że zaraz jak wyjedziemy na Popiełuszki, to zobaczymy ten pociąg na wydukcie. Tak może być. Coś mi się zdaje, że chyba trwa próba na scenie. Takie basy chodziły przed chwilą. Przed jutrzejszym dniem chyba próbują. Trochę dziwna pora na próby, bo jest 21. Co prawda to jeszcze nie cisza nocna, ale można było wcześniej łomotać. No teraz zacichło wszystko. Zobaczymy, może jeszcze raz się odezwą. No jak tutaj scena z tej strony. Nie widać nic. Myślałem, że będą może światełkami się bawić. A tymczasem cisza. Światełek nie widać i muzyka zacichła. Nie, to nie. Nie chcecie nam pokazać, to my jedziemy dalej. Jutro pewnie będzie tak łomotać, że się odechce. Chyba, że to nie tutaj próbowali muzykę na tej scenie, tylko tam gdzieś na jakiejś innej, bo przecież tych scen ma być kilka. To stamtąd gdzieś może leciało, bo to bardziej było słychać tam od strony ulicy Wiejskiej. Tak jakby tam może właśnie z tego, tam gdzie ten plac, nie plac zabaw, tylko Wesołe Miasteczko ma być. Tam tak muzyka upała wtedy. Ciężko powiedzieć. Nieważne. Jedziemy dalej. Rynek Kościuszki, 21:13. Przedostatnie kółko. Już ludzików niewiele. Skrzyżowanie Piłsudskiego i Sienkiewicza. Już nie tak dużo samochodów, ale czerwone światło, więc musimy postać. No tam na centrum przesiadkowym za to sporo ludzików, ale na pierwszym peronie, ale my wjeżdżamy na drugi, tam gdzie teraz 21 zajechało. Ładna pogoda dzisiaj, chociaż nie jest wcale za ciepło, jest 15 stopni w tej chwili, ale czyściutkie niebo jest, w ogóle bezchmurne. ...21:45 mniej więcej. Ponieważ dzisiaj będziemy zjeżdżać z ulicy Towarowej, to i kółka liczy się od Towarowej. Dlatego też wyjeżdżamy teraz na ostatnie kółeczko w dniu dzisiejszym.
Ostatnie kółeczko, 22:23 powinniśmy być w Starosielcach. No i godzinę mniej więcej, całą godzinę później na Towarowej. Wieczorem niektóre sygnalizatory to tak działają, że niektórzy kierowcy nie zdążą nawet z miejsca ruszyć. Tu właśnie widać, jak niektórzy zainteresowani są ruchem, tym co się dzieje dookoła, bo w ciągu dnia to nie ma problemu. Jak ktoś siedzi, zagapi się w telefon, to najwyżej ktoś trąbnie na niego z tyłu. A teraz gość stał na czerwonym świetle, zapaliło się zielone. Ten nie zwrócił nawet uwagi pewnie na to, że zapaliło się zielone, grzebał dalej w telefonie, czy to albo coś innego robił. I za chwilę światło się zmieniło z powrotem na czerwone. Gość w szoku zaczął ruszać i za chwilę zahamował z powrotem. Także jak ktoś nie interesuje się tym, co się dzieje naokoło, to wieczorem może się zdziwić, bo może ze skrzyżowania nie ruszyć. Chyba że ma drugą osobę, która siedzi obok i obserwuje, co się dzieje w okolicy. My tymczasem na Białówny, a tutaj patrzę też już puściutko. No, dzisiaj czwartek to miasto w takim półśnie jeszcze. Kiedyś już w czwartek odbywały się imprezy. Czwartek, piątek, sobota. A teraz, tak jak ostatnio w filmie mówiłem, imprezy odbywają się tylko praktycznie jeden dzień w tygodniu. Najczęściej z piątku na sobotę, albo z soboty na niedzielę. .10, ulica Składowa. Patrzę, chyba drugozmianowcy powychodzili, bo jakoś sporo ludzików się tu zrobiło. Zobaczcie, na przystanku też. Drugie zmiany skończyły pracę o 22:00. Mamy powracających do domu. Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza, Starosielce. Zapraszamy. Już następnym kółkiem to już raczej pojedyncze osoby tylko będą jechać. To już będzie po 23:00. Tak powiem szczerze, nie wiem, czy narzekać na tą ósemkę, czy nie narzekać, bo przerw całkiem dużo. 3 przerwy na kanapkę. Teraz 2 kółka miały być już bez przerw kanapkowych. No to są bez przerw kanapkowych, ale wcześniej miałem 15 minut przerwy na Towarowej. Teraz mam 8 minut przerwy w Starosielcach. No i już teraz, jak zajadę na Towarową, to będzie 3 minuty bodajże. No. No ale to już logiczne, no bo przed samym zjazdem, także w sumie nie ma co narzekać na tą ósemkę śmiechem, żartem. Także tak naprawdę ostatnia dzisiaj przerwa i będziemy jechać w stronę Towarowej. Tam ktoś na peronie patrzy, stoi. Ciekawe, czy to przypadek, czy jakiś pociąg będzie jechał. Ale raczej ja nie mam szczęścia do pociągów ostatnio, więc podejrzewam, że tak sobie tylko stoją na peronie. Chociaż stoją przy ławce z bagażami, z plecakami jakimiś. Może zobaczymy. Mamy 7 minut, może coś podjedzie. Jedziemy w konwoju za 21, ale ludzi nie ma. Jedna osoba wsiadła do mnie, jedna wsiadła do 21 teraz. Jedziemy na pusto, nawet nie ma po co drzwi otwierać. A ci, co tam stali, to wcale nie czekali na pociąg, bo sprawdzałem, to najbliższy pociąg na Starosielce przyjedzie dopiero o 5 z rana, także jacyś zadymiarze miejscowi chyba przyszli sobie może, nie wiem, piwko wypić, posiedzieć na peronie. Smutne takie te dworce, które całą dobę nie funkcjonują, bo nic się na nich nie dzieje przez większość doby praktycznie. Przejedzie jeden pociąg i znowu pusto. W sumie przecież Białystok, czy takie Starosielce, to nie taka dziura jakaś zabita dechami, gdzie raz na dzień przyjeżdża pociąg, a mimo to ruchu dużego nie ma na stacji w Starosielcach, chyba że jakieś towarowe się taczają do Ełku na przykład. Jak sobie wyobrażę, jaki jest ruch na przykład na takiej stacji w Warszawie, gdzieś tam w
skrzyżowcu zachodnim, wschodnim, czy w centralnej, to w ogóle nie do pomyślenia. U nas przez cały dzień nie ma tyle pociągów, co tam pewnie w ciągu godziny przejedzie przez tą stację różnego rodzaju pociągów i wszędzie gdzieś jadą ludziki. Zawsze to mnie zastanawia, że tak jak samochodem przyjedzie, o której porze byś nie jechał, to zawsze gdzieś kogoś spotkasz na tych główniejszych drogach. Chociaż powiem Wam szczerze, kiedyś jak wracałem z nadmorza, a ja zawsze lubię jechać takimi dziwnymi drogami, nie jakimiś prostymi. Mówią, że kto drogi skraca, ten do domu nie wraca. Ale ja nie skracałem drogi, a wręcz przeciwnie właśnie. W każdym razie jechałem takimi drogami, że czasami przez godzinę, przez dwie godziny nawet zdarzało się, że nikogo się nie mijało. Tak człowiek się głupio czuł trochę momentami, kiedy się jedzie przez jakieś nieznane miejscowości gdzieś na drugim końcu Polski i na dodatek nikogo się nie mija. I tak się zastanawiam, kurde, jakieś wymarłe te okolice, że nikogo się nie mija jadąc. No i tak było. No w sumie kto ma jeździć na przykład przez jakieś wioski w środku nocy? Ludzie śpią, a że człowiek na wakacjach ma wolne, to nie znaczy, że wszyscy mają tak mieć, nie? Takie przemyślenia wieczorową porą kierowcy. 22:56. Jesteśmy na centrum przesiadkowym. Na centrum przesiadkowym nie ma żywego ducha. Tu jakaś pani biegnie. Domyślam się, że do nas. Spokojnie, powoli, zdążymy. Na szczęście mamy zapas czasu. I lecimy na Towarową. Po raz ostatni dzisiaj będziemy stamtąd zjeżdżać. 3 minuty jeszcze przerwy tam będzie. Ale to taka przerwa, wiecie. Przerwa na zmianę kierunku. Tak naprawdę. To Wam powiem. Ale Wam powiem, że czas zjeżdżać do zajezdni. Tyle tylko, że jeszcze musimy dojechać do przystanku składowa Urząd Miejski, czyli dokładnie tam, gdzie zaczęliśmy, czyli historia zatoczyła koło, można powiedzieć. Jak dojedziemy do przystanku Urząd Miejski na składowej, pora chyba dzisiaj podsumowywać już ten dzień. Nie ma na co czekać, bo raczej tutaj nic się nie wydarzy, a nawet jak się wydarzy, to ewentualnie Wam pokażę i tak, bez względu na to, czy już podsumujemy teraz, czy później. Powiem Wam tak, że dzisiaj bardzo przyjemnie się jeździło na ósemce. Co może się wydać dziwne dla niektórych, bowiem, że są tacy, którzy podobnie jak ja zresztą tej linii 8 za bardzo nie lubią. Ja lubię tę linię ze względu na jej długość. Nie lubię tej linii ze względu na korki, w jakich się stoi. A że dzisiaj jest taki trochę dziwny dzień, bo jeszcze szkoły miały niektóre wolne, więc ten ruch, zawsze kiedy szkoły nie pracują, to ten ruch zawsze jest nieco mniejszy, a nawet sporo mniejszy. No i właśnie było tak dzisiaj. Nie było korków takich dużych, nie było dużych opóźnień. Największe opóźnienie, jakie miałem, to chyba 3 minuty. Także rewelacja. No i żeby było ciekawiej, rozkład piąty linii 8 no po prostu jest zmieniony na tyle, że jest całkiem sympatycznie, bo mając do dyspozycji trzy przerwy na kanapkę po 15 minut, to jeszcze oprócz tego mamy przerwy i to całkiem spore, bo nawet po 15-8 minut na końcówkach. Przynajmniej na zmianie popołudniowej. Nie wiem, jak tam u zmiennika z rana było, chociaż nie słyszałem, żeby narzekał.
Więc całkiem sympatycznie się jeździło, można powiedzieć. I tak powoli dobiega końca dzisiejsza praca, dzisiejsza jazda. Słuchajcie, jutro miałem mieć jutro miałem mieć rezerwę, miałem mieć wolne od jeżdżenia, ale nie wolne od pracy, tylko wolne od jeżdżenia. Miał być jutro rezerwa, byłem zadowolony, że nie będę musiał w Juvenalia jeździć, no ale niestety się to pozmieniało i jutro mam linię 3 ponownie. A wiecie, z czym to się wiąże, szczególnie w godzinach szczytu. Także zapraszam na jutro. Ja tu się dzisiaj rozgadałem na temat jutrzejszego dnia. Znowu odcinek wyjdzie za długi. Zapraszam zatem na jutro, na następny odcinek. A na dzisiaj to będzie wszystko. Ja już będę zjeżdżał do zajezdni. I oczywiście po trasie, bo dojadę do przystanku Urząd Miejski, zaliczając po drodze wszystkie przystanki. Na razie jadę na pusto. I tak jak mówiłem, prawdopodobnie na pusto też zjadę, chyba że gdzieś z okolic centrum jacyś jeszcze jakieś błędne owieczki będą wracać do domu. Pozdrawiam serdecznie w takim razie. Zostawcie po sobie ślad, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Jeśli tego nie zrobiliście jeszcze do tej pory, zasubskrybujcie. Zawsze będziecie mogli być poinformowani o jakimś nowym filmie na kanale, których nie brakuje. Przynajmniej nie brakuje z tego powodu, że nie brakuje też dni roboczych i dni pracujących. W międzyczasie będziemy mieli pierwszego pasażera, a ja Wam mówię dobrej nocy. Trzymajcie się, pozdrawiam. A, i zostawiajcie pytania do Q&A, bo patrzę, że już zasób pytań się chyba wyczerpał. I wszystko wskazuje na to, że odcinek 11 to będzie odcinek ostatni. Jak na razie, jak nazbieram nowych pytań na kolejny odcinek, to pojawi się odcinek 12. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się.